Witam widzów mojego kanału w odcinku poświęconym akumulatorowi litowo-żelazowo-fosforonowemu firmy Power Queen. Żeby urozmaicić ten odcinek, pokażę nie tylko ten akumulator, ale również pewne elementy wyposażenia przyczepy, elementy układu elektrycznego, który chyba w żadnych odcinkach nie ma. Myślę, że to będzie ciekawe dla tych, co chcieliby zrobić też taką przyczepę, no nie tylko przyczepę rowerową, ale również przyczepę samochodową, kempingową, bo to te elementy myślę, że należałoby stosować we wszystkich tego typu konstrukcjach. Jak już wspomniałem, film jest poświęcony akumulatorowi litowo-żelazowo-fosforonowemu o pojemności 100 amperogodzin. Oczywiście 12 W. Tutaj mam ten akumulator zapakowany ładnie jeszcze. O. Tutaj mamy jakieś instrukcje na wierzchu, tak jak zwykle. No ale instrukcje to się czyta, jak już wszystko inne zawiedzie. Tak, więc nie będziemy czytać. Tutaj też na wierzchu widzę, mamy te nakrętki do mocowania tych kabli na tym, na akumulatorze. A tutaj pianka jest bardzo grubo. Elegancko jest tutaj zabezpieczony, trzeba przyznać. Dobrze. No i jest sam akumulator. U. 10 kg waży, więc nie jest to mało. No i dosyć duże rozmiary ma. Ale co ciekawe, te rozmiary wcale nie musiały być takie duże. Obejrzałem te wideo testy innych youtuberów na ten temat. Jeden z nich posunął się do rozprucia tej obudowy i okazuje się, że sam akumulator jest gdzieś taki. Tu wszystko to jest pianka, wypełnienie, także z jednej strony akumulator jest świetnie zabezpieczony, to prawda, bo ta pianka amortyzuje tu ze wszystkich stron te uderzenia i wstrząsy, ale z drugiej no, powiększa go całkiem sporo. Naprawdę sam akumulator w środku nie jest tak duży. No, coś za coś. Tak jak mówiłem, akumulator ma 12,8 V, 100 amperogodzin i pozwala zmagazynować 1280 Wh. Ten akumulator ma szereg zabezpieczeń. Jest zabezpieczony przeciwko nadmiernemu naładowaniu, zbyt wysokiemu, tak? I zbyt dużemu rozładowaniu przy zbyt wysokim prądzie. To zabezpieczenie to jest 100 A, czyli powyżej 100 A ładowanie lub rozładowanie powoduje wyłączenie się akumulatora. Za jakiś czas resetuje się samoczynnie, tak? Więc ten. Nie zrobimy mu krzywdy niechcąco. Zabezpieczenie 100 A mówi nam, że możemy obciążyć ten akumulator urządzeniem, które ma zapotrzebowanie 1280 W.
czyli ciągłe obciążenie tego akumulatora może być 1280 W. Oznacza to, że to urządzenie w ciągu godziny wyczerpie całkowicie akumulator. No ale zwykle na tak, o takiej dużej mocy urządzeń akumulatorem nie obsługujemy. Chyba że przypadkowo, albo też w krótkim okresie czasu, no nie przez godzinę. Czasami może wiertarkę podłączymy, ale to na parę minut, tak, żeby coś wywiercić, jakiś otwór. Ten akumulator jest dedykowany wędkarzom do obsługi, do podłączenia silnika elektrycznego, tak? Dlatego też ta cała obudowa, ona jest szczelna. Klasa szczelności to jest IP65. Więc deszcz nie przeszkadza akumulatorowi, natomiast akumulator źle by się poczuł, gdybyśmy go włożyli do wody. Ale dopóki nie wyląduje w wodzie, czasami razem z wędkarzem, to będzie działał. No i tutaj, jak widać, znaczy tutaj jest napisane Trolling motor, tak? Oprócz tego tu mamy napis low temp, tak? Czyli niskie temperatury. Właśnie ten akumulator posiada zabezpieczenie przed ładowaniem w niskich temperaturach. Tu tam w środku jest umieszczony czujnik temperatury, on tu gdzieś na dole jest, bo to zwykle najniżej jest ta najniższa temperatura. I w przypadku kiedy temperatura, ale wnętrze, trzeba pamiętać, temperatura wnętrza akumulatora, jeżeli weźmiemy z ciepłego samochodu akumulator i zaczniemy ładować nawet na mrozie, nie ma problemu, tak? Dopóki temperatura wnętrza nie spadnie poniżej zera. 0 stopni Celsjusza. Więc jeżeli tam ta temperatura tak spadnie, no to akumulator, czyli ten taki BMS tam, który jest, ten komputerek taki akumulatorowi, wyłączy nam po prostu ładowanie, przestanie się ładować. I to ładowanie będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy temperatura wewnątrz podniesie się do 5 stopni z kolei, tak? Nie do zera, tylko do 5 stopni. I te akumulatory też można używać na mrozach, ale tylko do minus 20. Więc logicznym jest, że również jeżeli będzie poniżej minus 20 stopni Celsjusza, to ten czujnik nam wyłączy akumulator. I dzięki temu, co byśmy nie zrobili, akumulator będzie bezpieczny. Sam zadba o swoje bezpieczeństwo. Także jest to dosyć dobra opcja. Te akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe bardzo szybko tanieją. Bardzo szybko tanieją. Ten 100 amperogodzinny, tak? Gdzie tu jest? Tutaj jest. 100 amperogodzinny kosztuje obecnie około 1000 zł, nawet poniżej chyba. Nawet poniżej chyba 1000 zł. Tymczasem mój akumulator, który mam w przyczepie, ma tylko 50 amperogodzin i kupiłem go bodajże chyba za 1200 zł. Z tym, że to było prawie 2 lata temu. Także widać, jak te ceny szybko idą na dół i dzięki temu te akumulatory zyskują popularność, ponieważ niska cena zakupu, ale też niższa cena zakupu teraz, ale też
duża ilość ładowań w porównaniu na przykład z litowo-jonowym, czy tam litowo-polimerowym. Tu producent twierdzi, że po 4000 ładowań akumulator będzie miał nadal 80% pierwotnej pojemności. No to jest, nie wiem, 4000. Gdyby to codziennie robić, to jakieś 12 lat. Ładując codziennie, a jeżeli nie codziennie, no to może i 20 lat. Ciekaw jestem, czy ktokolwiek to sprawdził, bo to stosunkowo nowe urządzenia są. No i też dobrym jest u nich niski stopień samorozładowania. Otóż mogą długo leżeć i bardzo powoli będzie ten napięcie spadać. Będzie spadać, bo też te takie urządzenia jak ten BMS, tak, no trochę jednak tego prądu bierze, tak. To nie jest tak, że to pracuje całkowicie zasilane powietrzem. Dlatego też producent zaleca co 3 miesiące naładować akumulator, żeby dalej był sprawny. Tak jak mówiłem, te akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe świetne są i bezpieczne przede wszystkim. Ale wiąże się z nimi jedna niedogodność. Tak jak już wspomniałem, to ładowanie może przebiegać tylko do temperatury 0 stopni. Tymczasem, no, robiąc tą przyczepę, zakładałem używanie jej w temperaturach dużo niższych niż 0 stopni. Jak więc wygląda zabezpieczenie mojego akumulatora? Tutaj, w tej szafeczce prowiantowej, trzymam takie właśnie rzeczy z prowiantu. Można podnieść tą półeczkę, tak? Teraz ciasno chodzi, ale podnosimy ją. Wyjmujemy. Ona ma izolację, ponieważ to pomieszczenie tutaj dla inwertera nie ma izolacji tam od spodu. Inwerter potrzebuje chłodne powietrze, więc tutaj on nie jest izolowany, dlatego tutaj izolacja jest w tej półce. I teraz tutaj widzimy taki malutki przełącznik, mikroprzełącznik. Jak teraz włączę, to będzie słychać takie delikatne buczenie. I wyłączę. To jest właśnie włącznik wentylatora w pomieszczeniu akumulatora. Ciepłe powietrze z wnętrza przyczepy jest przez ten wentylator
zasysane tutaj tymi otworami. A z przestrzeni akumulatora powietrze jest przetłaczane właśnie tutaj do przestrzeni butli z gazem. Przez ten właśnie otwór tutaj jest przetłaczany. A stąd już poprzez nieszczelności tych drzwiczek wypływa na zewnątrz. Gdyby Was przekonał film do zakupu, to oczywiście pod filmem w opisie jest link. A pewnie wymiary Wam się przydadzą do planowania ewentualnego użycia. To jest tak, około 33 długi, wysoki 21,5 i 17,2 mm szeroki. I tutaj producent zastrzega, że tego akumulatora nie można używać w urządzeniach pobierających dużo prądu w jednostce czasu, tak? Żeby takie na przykład, nie może być na pewno jako rozruchowy do auta, tak? Czy jakiegoś innego pojazdu spalinowego. To nie może zastąpić takiego zwykłego akumulatora. Nie może zastąpić w takich wózkach na przykład tych golfowych, tak, akumulatorowych, tak? Jakichś tych, ponieważ tamte silniki są dosyć mocne i dużo prądu potrzebują w krótkim czasie. To raczej do takich mniejszych obciążeń. Tak jak właśnie na przykład silnik elektryczny do łódki. Z tym, że to jest z zastrzeżeniem, tylko do 70 lips, czyli funtów siły uciągu tego silnika. Bo to tak się liczy teraz. Te silniki nie w koniach mechanicznych, tylko siłę uciągu. Także tak wygląda ten akumulator. Mam nadzieję, że przedstawiłem wszystkie jego cechy, które by Was interesowały. Myślę, że gdyby nasunęły się jakieś pytania, to chętnie odpowiem. I dziękuję za obejrzenie tego filmu i oczywiście będą następne. Nie tylko promocyjne. Już w kolejce ustawiają się filmy z wycieczki. Także bądźcie czujni, bo filmy będą spływać na YouTube dosyć szybko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.